gramy. Pharrell Williams, Kylie Minogue, The Weeknd. Co ich łączy? Kim jest Carmen, nietuzinkowy nowy głos na polskiej scenie? Co przygotowali Gorillaz i Margaret? Nazywam się Dominik Grabowski, czyli Doniu. Komponuję, jestem autorem tekstów, ale lubię też po prostu pogadać o muzyce. Gramy? Dzisiejszy gość to lekkoatleta, były lekkoatleta, współzałożyciel dwóch akademii piłkarskiej i lekkoatletycznej. Zapraszam, Marcin Urbaś. Cześć, Doniu. Siema. Kto by skoczył do strumyka przy minus 15? No i skoczyłem na tą główkę. Pamiętam to jak dziś, no bo skasowałem samochód. No to było... Czy Cristiano jest bardzo szybkim piłkarzem? Bardzo źle pracuje obręczą barkową. Septic to zespół, w którym grałeś? Ile lat? No sporo. 9. Nie poznasz ich, gdy miną cię na skrzyżowaniu szybkim skuterem. NASA nie musi wysyłać już nikogo w kosmos. Oni już tam są, od lat 90. Mowa oczywiście o Daft Punk. Nie tylko odkurzyli klasyków w stylu Giorgio Moroder, ale też po drodze współpracowali m.in. z Pharrellem Williamsem, a ich ostatni hit z The Weeknd tnie prosto po setki milionów odsłon. I feel it coming. Za 18-letni kolega cię prześladuje ostatnio. A no właśnie, w tym roku będzie mijało 18 lat od uzyskania rekordu Polski na 200 metrów na otwartym stadionie. Budzisz się rano, patrzysz do strony i mówisz, and still. Wiesz co, coś w tym jest. Coś w tym jest. Jeżeli jest możliwość utrzymania takiego rekordu długo, no to super, nie? Ale z drugiej strony ja już dorosłem do takiego momentu, w którym chciałbym zobaczyć następcę i chciałbym móc mu kibicować, po prostu. Najciekawsze albumy ostatnich miesięcy to Gorillaz i Humans. A w Polsce złota kolekcja Zacznij od Bacha, nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego. W sieci rządzą ciekawe klipy. David Guetta i Justin Bieber, To You, przy wsparciu Victoria's Secret. Hitowa Selena Gomez i Bad Liar. Margaret ze szwedzkimi i amerykańskimi producentami. What You Do? Na dół, w prawo. Na dół, w prawo pod mostem. Marcin, dwa utwory twoich treningów 18 lat temu. No to na pewno I'm Easy, Faith No More. Taki klimat jakby Jamajki. Tylko że w wykonaniu Amerykanów, numerem, który uwielbiam. To akurat wchodzimy w heavy metal. Iron Maiden i Fear of the Dark. Jednym słowem klasyka goni klasyka. Klasykę goni klasyka, tak. Kim jest Carmel? Na pewno jest powiewem świeżości. Świetne pomysły, wokali i realizacja muzyki. Dotąd nie wypalały je występy w programach typu Talent Show, ale być może nie tędy droga. Realizując własne pomysły, stworzyła świetny numer Faces. Powodzenia. Powiedz mi, czy muzyka pełniła w twoim życiu, w przygotowaniach, w treningach jakąś kluczową rolę, czy zupełnie nie używałeś słuchawek, nie słuchałeś niczego, byłeś, że tak powiem, nerdem biegającym na trening i skupiającym się tylko na sporcie? Wiesz co, ja byłem nerdem, ale właśnie muzycznym, bardziej igrowym, bo tak się akurat złożyło, że
że gdzieś tam te dwie moje pasje się przenikały, symultanicznie prowadzone z treningiem sportowym, profesjonalnym. I faktycznie dużo grałem w gry, co mi pozwalało w przerwach między treningami gdzieś tam się odciąć. No ale przy tym wszystkim też było tam sporo muzyki i w tym pierwszym okresie mojej fascynacji muzycznej no były to ciężkie, wszelakie ciężkie odmiany muzyki. Zaczęło się tam od jakichś tam odmian w stylu ciężkiego rocka lub nawet hardcore'u. Nie ściemniać, to pierwszy wypadek, jaki miałem w życiu, to niestety przy metalu. Wydaje mi się, że Change of Seasons, ale pamiętam to jak dziś, no bo skasowałem samochód. No to była zmiana sezonu na pewno. Tak, to na pewno. Jak można uczynić z młodego, przyszłego zawodnika taką motorycznie dopracowaną maszynę? No treningiem. Czyli katowanie. Nie, właśnie nie. Panie trenerze, pan tutaj skatuje zawodnika. Właśnie nie o to chodzi, żeby skatować tego zawodnika. Chodzi o to, żeby przynajmniej na początku tej jego drogi sportowej go dobrze poukładać technicznie. I to jest podstawa. Zaczyna się zawsze od techniki. Jeżeli jesteśmy w stanie dopracować technikę poruszania u zawodnika według wzorca biomechanicznego człowieka, ale niekoniecznie według jakichś tam kompletnych wzorców ruchowych, takich, które są stosowane w różnych sportach, no to super, nie? To nie musi pięknie wyglądać, to ma być efektywne, nie efektowne. Można biec brzydko, byleby wykorzystywać po prostu wszystkie parametry swojego ciała do przesunięcia go w dystansie. Zdarzały mi się różne rzeczy. Zdarzyło mi się, a propos tych zawodów, to zdarzyła mi się taka sytuacja, że faktycznie startowałem za juniora młodszego też. Widzisz, to był taki młodszy okres. Junior młodszy, doskonały. Tak, 15-16 lat. I faktycznie była taka sytuacja, że startowałem na 100 i na 200 metrów na mistrzostwach makroregionu w Krakowie. Wtedy były takie mistrzostwa, teraz już ich nie organizują. I pobiegłem na 100 metrów tam określony czas i na 200. Niestety nie były to limity na Mistrzostwa Polski. Brakło troszeczkę, bodajże 0,02 sekundy na 100 i 0,07 sekundy na 200. Ale i tak potem pojechałem na Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i startowałem na 100 i na 200 metrów. Natomiast schodząc ze stadionu trwał jeszcze konkurs skoków z wyż, do którego oczywiście nie byłem zgłoszony, ale na tym poziomie można się tam gdzieś na szybko dogłaszać, jeżeli tylko klub zapłaci startowy. I tak akurat dopiero zaczęli skakać skoki próbne i podszedłem do sędziego, czy mogę się zgłosić na ten skok. No i sędzia mówi: tak, oczywiście, jak jesteś zawodnikiem zrzeszonym w klubie, to tylko to zgłoszenie, my tam wyegzekwujemy startowy. No i tak zacząłem skakać. Ja bardzo lubiłem zresztą skakać, natomiast nigdy tego nie trenowałem jakoś tam super profesjonalnie. No i tak 170, 175, 180. Ja mam 180 cm wzrostu, więc już przeskoczyłem swój wzrost. 185 dawało zwycięstwo w tym konkursie, nie? Co śmieszniejsze, 185 to był limit na Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, więc miałem limit skoków z wyż, nie miałem na 100 i na 200. I to jest takim trochę paradoksem. Ale na tym się konkurs nie skończył, bo skoczyłem ostatecznie 1,90 m. Wygrałem te zawody, no, przeskakując 10 cm swój wzrost w wieku tam 16 lat. No, to myślę, że całkiem nieźle. Byłem kiedyś na meczu Manchester United, gdzie grał jeszcze Ronaldo i tak zastanawiałem się właśnie, dlaczego on biega i ma dłonie tak opuszczone poniżej bioder. Dobry przykład. I zawsze mnie to zastanawiało. Dlaczego to jest dobry przykład? Dobry przykład, bo on źle biega technicznie. To znaczy, Cristiano jest bardzo szybkim piłkarzem zasadniczo, jest jednym z szybszych piłkarzy i tak jest kreowany również przez media, na świecie oczywiście. Natomiast bardzo źle pracuje obręczą barkową. W ruchu do tyłu prostuje rękę w łokciu, w ruchu do przodu zamyka ją, czyli zgina rękę w łokciu, to powoduje po prostu małą ekonomikę ruchu i szybsze zmęczenie też obręczy barkowej. To po pierwsze, a po drugie no, tak zwana zdolność sprzężenia tutaj nie występuje, bo ciężko jest przy tak długim wahadle, bo to jest długie wahadło,
ręka tu, potem do wyprostu. Ciężko tą zdolność sprzężenia opanować w bardzo wysokim stopniu i to powoduje też jakieś tam problemy w koordynacji. O dziwo, on akurat skoordynowany jest doskonale, natomiast można by było to u niego poprawić, nawet w tym wieku teraz, i po prostu byłby jeszcze szybszy i sprawniejszy. To by się dało zrobić. Ronaldo, ja mam numer do Marcina, jakby co, zadzwoń. Tylko w piątek. Dzwoń, czekam. Wokalista, autor tekstów, aranżer, człowiek orkiestra i nadal rekordzista Polski. Na 200 metrów i na otwartym stadionie i na hali. Czekamy na następców. Czekamy na następców. Dzięki. Dzięki. Na dziś to wszystko. Nie zapomnij subskrybować kanał na YouTube, na którym znajdziesz dłuższą rozmowę z naszym gościem i dodatki. Wpadnij na Insta, wpadnij na FB.